Hello my friends, witam serdecznie moi drodzy w wakacyjnym wydaniu audycji Angielski w Podróży. W dzisiejszym odcinku nauczymy się zamawiać taksówkę, a także tego, jak dogadać się z kierowcą i jak wyjaśnić mu wszystko, czego potrzebujemy. Zapraszam! Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków. Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Te osoby, które oglądały już poprzedni odcinek naszej audycji, wiedzą, że postój taksówek to po angielsku albo taxi rank, albo taxi stand. A jak już na tym postoju taksówek jesteśmy i chcemy, żeby kierowca zabrał nas do hotelu, załóżmy tutaj, że hotel nazywa się Villa, możemy poprosić go o to w następujący sposób. Can you take me to the Villa hotel? Czy może pan zabrać mnie do hotelu Villa? Can you take me to the Villa hotel? Zwróćcie tutaj uwagę na wymowę słowa Hotel, czyli hotel. Składa się ono z dwóch sylab, i ta druga jest wymawiana mocniej. To jest hotel. Latając dość sporo do różnych krajów zawodowo, czasami zdarzało mi się zapłacić tak zwany podatek turystyczny. To znaczy, wsiadając do taksówki, kierowca czasami wybierał nieco dłuższą trasę do danego celu. Dlatego od jakiegoś czasu, zanim do takiej taksówki wsiądę, zawsze pytam. How much is it to this address? Za ile będzie dojazd do tego adresu? How much is it to this address? I takie pytanie pozwala uniknąć wielu niekoniecznie przyjemnych niespodzianek. Jeżeli mamy mieć wkrótce na przykład lot, albo ktoś na nas czeka i istotny jest dla nas czas, możemy zapytać kierowcę How long will it take to get there? Czyli ile czasu zajmie, żeby tam dotrzeć? How long will it take to get there? W odpowiedzi możemy usłyszeć na przykład about 15 minutes, czyli około 15 minut. About 15 minutes. Ewentualnie, jeżeli naprawdę bardzo zależy nam na jak największym skróceniu czasu podróży, kierowca może nam zaproponować. We can take a faster way, but there's a toll. Czyli możemy pojechać szybszą drogą, ale jest opłata za przejazd, no bo na przykład kierowca w takiej sytuacji będzie chciał przejechać przez autostradę. Niewątpliwie kolejną bardzo istotną kwestią będzie kwestia płatności. Jeżeli preferujemy płatność kartą, warto zapytać kierowcę: Do you accept debit cards? Czy akceptuje Pan karty debitowe? Ewentualnie, do you accept credit cards? Czy akceptuje pan karty kredytowe? I tutaj możemy dodać: I have no cash on me, czyli nie mam przy sobie gotówki. I have no cash on me. Ewentualnie, jeżeli kierowca nie przyjmuje płatności kartą, możemy go poprosić: Can you stop at the cash machine? Czy może pan zatrzymać się przy bankomacie? Can you stop at the cash machine? Jeżeli walizka, którą mamy ze sobą jest ciężka, możemy poprosić kierowcę: Can you help me with my suitcase? Może pan pomóc mi z walizką? Can you help me with my suitcase? A jak dojedziemy już do celu naszej podróży i chcemy wysiąść, możemy poprosić kierowcę: Can you drop me off here? Czy może pan wypuścić mnie tutaj? Can you drop me off here? I na koniec, żeby zapytać kierowcę, ile musimy mu zapłacić, możemy użyć zwrotu: How much do I owe you? Czyli ile jestem panu winny? How much do I owe you? A podając pieniądze, możemy powiedzieć: Here you are, czyli proszę bardzo, here you are. A jak kierowca był sympatyczny, możemy dodać: Keep the change, czyli proszę zatrzymać resztę. Keep the change. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Angielskiego w Podróży. Pamiętajcie, że wszystkie te zwroty, których tutaj dzisiaj użyliśmy, w znacznie rozszerzonej wersji, znajdziecie w naszym kursie Angielski w Podróży. Darmowy fragment tego kursu wraz z nagraniami audio możecie pobrać na naszej stronie zapytajpoliglote.pl na tej samej stronie, w dziale blog, znajdziecie wszystkie te zwroty, które wymieniłem tutaj w nagraniu, spisane, tak żebyście mogli je łatwo skopiować i się ich nauczyć. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. I haven't been everywhere, but it's on my list. Nie byłem jeszcze wszędzie, ale mam to na mojej liście.